Witamy serdecznie wszystkich obecnych na obchodach trzeciej rocznicy powstania Teatru Farsa. Dzisiejszy dzień jest dla nas dniem wyjątkowym. Dokładnie 3 lata temu, 27 kwietnia 2012 roku, powstała Rzeszkowska Grupa Teatralna Farsa. Od tej pory grupa młodych, zdolnych i kreatywnych ludzi postanowiła razem tworzyć, grać i kształcić artystycznie. Klaudia, przeglądając dzisiaj archiwum Infowyszków, zauważyłem informację z 2012 roku. Pewien nowy powstający teatr zaprasza do współpracy wszystkich chętnych ludzi, obdarzonych talentem aktorskim, miłością do tańca, do piosenki. 3 lata to długo czy krótko? Szczerze powiedziawszy, sama się na tym zastanawiałam, kiedy dostałam zaproszenie na tę uroczystość. Z jednej strony ja mam wrażenie, jakby to było dosłownie 2 miesiące, miesiąc, a nie 3 lata. Z drugiej strony widzę, ile ludzie potrafili zrobić przez te 3 lata działając w tej grupie i uważam, że to dużo. 3 lata. Może wydawać się, że to jest mało, ale przez ten czas wiele się w naszym teatralnym życiu wydarzyło. Wystawiliśmy ponad 10 spektakli w Wyszkowie, Łodzi, Długosiodle i Gniewie. Obecnie pracujemy nad kolejnymi 5. 2 z nich będą mogli Państwo obejrzeć już dziś. Ale ja z tego miejsca chciałabym głęboko pokłonić się rodzicom tych młodych ludzi. To jest coś niesamowitego. Ja jestem sama mamą 3 dzieci, którzy jeszcze są troszeczkę młodsi, ale to jest jakieś takie moje marzenie jako mamy, jako rodzica, żeby moje dzieci też gdzieś taką ścieżką kroczyły, gdzieś były takim wsparciem później młodego człowieka dla swojego rówieśnika. You've got a word to change a nation, but your body and your tongue. You spent a life so stuck in silence, afraid you said something wrong. If no one ever hears it, how are we gonna learn your song? So come on, come on, come on, come on. You've got a heart as loud as lying, so I let you boys be tamed. Maybe we're a little different, there's no need to be ashamed. You've got a light, a fight, a shadow, so stop hiding. Drodzy Państwo, program PAD prowadzi również różne badania i jednym z takich badań było badanie, ile rodziców rozmawia ze swoimi dziećmi. Te badania, przynajmniej dla mnie, były bardzo dziwne, bo ja sądziłem, że rodzice rozmawiają jednak z dziećmi. Okazało się, że jest to nieprawdą. Ponad połowa rodziców nie rozmawia z dziećmi. Rozmowa polega tylko na tym, cześć, jak było w szkole? A fajnie, dobra, okej. Okay. Pamiętasz pierwszą premierę? Oczywiście, że tak. Takich rzeczy się nie zapomina. Gdzie ona miała miejsce? Pierwsza premiera była tu, w Hutniku. Graliśmy wtedy spektakl Spisek, tak? Jeśli się nie mylę. I tak naprawdę z tego składu, który wtedy występował, zostało dosłownie 3 osoby. No oczywiście tam wiadomo, niektórzy kończyli szkołę, wyprowadzali się do Warszawy i tak dalej. Co nie zmienia faktu, że już dzisiaj widziałam, że nawet osoby, które studiują w Warszawie, przyjeżdżają, żeby być razem w to nasze wspólne święto, jakby nie patrzył. I to napawa mnie dumą, że nadal jesteśmy jedną farsą. PAD to program. Mody na życie bez uzależnień, profilaktyki rówieśniczej, dobrych wiadomości, nie protestów, zaproszeń, nie wykluczeń, bez nagród i działania za coś, nie robienia co się chce, ale odpowiedzialności za siebie i innych. Nominację na podmiot artystyczny programu Komendy Głównej Policji Profilaktyka AT Gminy Wyszków.
Teatr Rasa, ja sobie przypominam spisek, bodajże wystawialiście podczas któregoś z przystanków PAD. Wasza historia z tym PAD-em jest jakby nierozerwalnie związana, prawda? No i wątpliwie, ponieważ u samych podstaw tak naprawdę ja założyłam tą grupę teatralną po tym, jak byłam liderem grupy PAD-owskiej w Wyszkowie. Potem właśnie bazowaliśmy w dużej mierze na spektaklach przy współpracy z programem Profilaktyka Aty. No i występowaliśmy poza przystankiem regionalnym, byliśmy jeszcze w Łodzi i tam też wystawiliśmy już wtedy swój pierwszy autorski spektakl. Przy tej pierwszej premierze, jeszcze przy niej przez moment pozostańmy, przy tej pierwszej premierze pamiętasz, ile to kosztowało Was pracy, nerwów czy też trudności? Chyba najwięcej nerwów, bo bez względu na to, czy ktoś miał jakieś doświadczenie ze sceną, czy dopiero zaczynał, to tak naprawdę wszyscy się denerwowaliśmy, jak to wyjdzie, jak będziemy grać z innymi, jak odbierze nas publiczność. Czasu oczywiście też, bo każdy z nas przyszedł tutaj no przede wszystkim po to, żebyśmy mogli się spotkać i razem coś zrobić, ale też po to, żeby się uczyć. A oczywiście każdego z nas kosztowało to ogrom pracy, nawet nie tyle na zajęciach, co potem samemu w domu, aby dopracować wszystko, co chcieliśmy pokazać. Tak, muszę posprzątać. Dobra, dobra, bawcie się dobrze. Dobra, dobra. Tak, tak. Dobra, cześć. Kacper, no! Co? No chodź tu na górę, jak cię mam, no coś chyba chce, co? Co ty, kobieto, chcesz? Co ty cały dzień na tej górze robisz? No tylko komputer cały czas. Nawet mi nie powiedziałeś, jak w szkole było, no. Tylko okej. Okej? A co to znaczy okej? Kiki, jak naprawdę już nie wiem, jak miałam z tobą rozmawiać. Za chwilę widownia zapełni się publicznością. Trema jest? Trochę tak, chociaż chyba bardziej wypełnia mnie szczęście, że przez te 3 lata udało się coś fajnego zrobić.